Drugi zestaw zadań, kolejne 12 zadań do roboty. Cóż mamy? 7 plus x, 7x plus 18, najpierw się tego plus 18 oczywiście pozbędziemy do dzieła, odejmując 18 od jednej strony, na razie jest łatwo. Odejmujemy od lewej, odejmujemy sobie od prawej, po prawej zostaje nam 7x, no a po lewej trzeba odjąć minus 24 minus 18, to jest minus 42. Teraz pozbywamy się mnożenia przez 7, dzieląc obie strony przez 7. Lewą stronę dzielimy przez 7, no i oczywiście prawą takoż. Po prawej zostaje x po skróceniu siódemek, no a 42 przez 7, kto pamięta? 6, no i oczywiście minus, bo to było minus 42. Pierwszy przykład prosty, idziemy dalej. Kolejny. Najpierw pozbywamy się minus 11, dodając 11 do obu stron. Lewa strona. No i prawa strona. Jedenastki się znoszą, zostaje x dzielone przez minus 3 po lewej. No a po prawej minus 20 plus 11, no to jest minus 9. Teraz pozbywamy się dzielenia przez minus 3, mnożąc obie strony przez minus 3. Mnóżmy zatem lewą stronę i prawą stronę. Skraca nam się minus 3, zostaje x, a po lewej minus razy minus da wynik dodatni, a 3 razy 9 to jest po prostu 27 i równanie rozwiązane. Następny przykład. O, popatrz, tu już będzie trudniej, bo mamy x po obu stronach. Co zrobić? Najpierw ja mam zwyczaj pozbywać się, jeżeli cokolwiek jest ułamkiem, tak jak tutaj ta trójeczka jest pod kreską ułamkową, no to mnożę obie strony przez 3. Najpierw chcę doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie równanie nie ma postaci ułamkowej, bo to zawsze jest łatwiej wtedy z tym działać. Mnożymy sobie i lewą, i prawą stronę. Po lewej stronie trójka się skraca, zostaje samodzielny x, no a po prawej co mamy? 3 razy x, to jest 3x, 3 razy minus 2, no to minus 6. Już jest ładniej, co teraz zrobimy? X mamy po obu stronach. Pamiętasz z lekcji, że musimy się zdecydować, po której stronie ostatecznie x mają się znaleźć. Ja chcę, żeby się znalazły po prawej stronie, bo tu jest więcej x-ów. Tu są 3x, a tu 1x. To co zrobię? Najpierw przerzucę tą minus 6 na lewą stronę, pozbywając się z prawej, czyli dodam do obu stron 6. Proszę uprzejmie, mam po lewej. Tu też dodaję 6. Te szóstki się znoszą i zobacz, co mi zostaje. O, coś takiego. Teraz pozbywam się x z lewej strony, żeby on się znalazł na prawej, odejmując x od obu stron. Czyli mamy od lewej odjęte i od prawej odjęte. Co nam się teraz tutaj urodzi? Tu x się znoszą, zostaje 6, a po prawej mamy 3x minus x, to jest 2x. Czyli 2 razy x. Przejdę do następnej strony, żeby to kontynuować, tylko sobie ją dodam. Czyli mamy 6 równa się 2x. Czyli 2 razy x. No to co robię? Pozbywam się tego mnożenia przez 2, dzieląc obie strony przez 2. Czyli 6 dzielone na 2. No i 2x dzielone na 2. Dwójki się skracają, zostaje x. 6 podzielić na 2. Równa się 3 i to jest nasze rozwiązanie. No i ta trójka taka niedorobiona. O, już jest ładniejsza. Następny przykład. Czego się tu pozbędziemy najpierw? No tego mnożenia przez 8. Można by oczywiście tu wymnożyć sobie ten nawias, czyli zrobić minus 8 razy 3, minus 8 razy x, ale prościej jest usunąć od razu to mnożenie, dzieląc obie strony przez minus 8. No to dzielę. Tutaj można by pójść dwoma drogami. Tą pierwszą, którą ja, no i tą drugą, czyli wymnożenie tego, co jest w nawiasie. Ale pozwoli, że zrobię tak, jak zacząłem. Tu się ładnie nam skraca, zostaje 3 minus x.
32 przez 8 to jest 4, oczywiście minus. I popatrz, już jest bardzo proste równanie. Teraz musimy pozbyć się trójki. Nie dodając, ale odejmując. Odejmując. 3 od obu stron odejmujemy. Od lewej i od prawej. Trójki się zniosły, zostało minus x, a po prawej stronie mamy minus 7. Byłby koniec, gdyby nie ten minus tutaj, prawda? Pamiętamy, że to jest tak naprawdę minus 1 razy x. Czyli musimy się pozbyć mnożenia przez 1. Dzieląc obie strony przez minus 1. Dzielimy minus 1x przez minus 1, a po prawej mamy minus 7 przez minus 1. Minus 1 się skraca i zostaje nam x. Minus przez minus to będzie wynik dodatni, a 7 przez 1 to jest po prostu 7. I to jest nasz wynik. Następny przykład poproszę. Znowu x po obu stronach. I zobacz, gdzie mamy więcej x-a. Ktoś mógłby powiedzieć tu. Nieprawda, bo tu jest minus 10, prawda? Więc ja będę przenosił x-y na lewą stronę. Więc najpierw dodam 10x do obu stron. Dodaję do lewej i do prawej. I po lewej stronie mam 18x. Tu się ładnie to zniosło i zostało nam 36. Czego się pozbywam? Mnożenia przez 18. Dzieląc obie strony przez 18. Lewą stronę dzielę przez 18 i prawą stronę dzielę przez 18. Tu się 18 skracają po lewej, a po prawej trzeba po prostu wykonać dzielenie. 36 na 18 to jest eleganckie 2. I następny przykład. Poproszę. Cóż tu zrobimy? Najpierw pozbędziemy się tego, co w mianowniku, czyli pod kreską. Czyli mówiąc krótko, tego, co nam dzieli. Jak? Mnożąc przez to, co nam dzieli, czyli w naszym wypadku przez 7. Mnożymy lewą stronę i mnożymy prawą stronę. Po lewej się skraca, zostaje tylko to, co nad kreską, czyli w liczniku, a po prawej wynik mnożenia. Teraz się pozbędziemy oczywiście tego, czyli tego plus 4, odejmując 4 od obu stron. Odejmujemy od lewej, odejmujemy od prawej. Po lewej zostaje elegancki samodzielny x, a po prawej wynik odejmowania, czyli minus 25. Następny przykładzik. Znowu mamy x-y po obu stronach. Gdzie jest więcej x-a? Po lewej, prawda? Więc najpierw pozbędziemy się z prawej strony 2x, odejmując 2x od obu stron. Lewa strona, odejmujemy 2x i prawa strona, odejmujemy 2x. Po lewej co mamy? 3x, odjąć 2x, to jest po prostu x. Siódemka została samodzielna, a po prawej stronie x się zniosły, czyli zostało nam minus 11. Teraz pozbędziemy się tego plus 7, odejmując 7 od obu stron. Odejmujemy od lewej. Ups, za dużo tych minusów, proszę pana. Odejmujemy od prawej. Po lewej zostaje x, no a pod prawej minus 11 minus 7. Przypominam, że to jest minus 11 plus 7, czyli minus 18. I to jest nasz wynik. Jeszcze zostało nam 5 przykładów. Czego się tu najpierw pozbędziemy? Pamiętasz, był podobny przykład? No tego mnożenia przez 5. Argumentowałem, że tak będzie elegancko. Nawet okazuje się później prościej. Zamiast wymnażać to, co w nawiasie, od razu się pozbyć tego elementu wymnażającego, dzieląc obie strony przez niego. Już pamiętasz, że poszło o wiele przyjemniej, jak żeśmy tak zrobili. Lewą stronę dzielimy, prawą stronę dzielimy, po prawej nam się skraca. Oj, 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 za szybko. Po prawej i po lewej. Wykonujemy to dzielenie i po lewej nam zostaje 2 minus x, a po prawej 10 przez 5 to jest 2 i oczywiście minus, bo tu dzieliliśmy przez liczbę ujemną.
Czego się teraz pozbędziemy? Tej dwójki, ona jest dodatnia, czyli trzeba odjąć dwa od obu stron. Mamy, o, mówię dodatnia, wpisuję minusa. Mamy odjęte od lewej, odjęte od prawej. Po lewej zostanie nam minus x, no a po prawej minus 2 to jest minus 4. No i znowu podobna sytuacja, jak tu już dwa razy to było, minus x, czyli minus 1 razy x to jest tak naprawdę. Czyli musimy się pozbyć mnożenia przez minus 1, dzieląc obie strony przez minus 1. Zapiszmy to, dzielenie przez minus 1. Dzielimy lewą stronę przez minus 1 i prawą stronę przez minus 1. Minus 1 się skraca, zostaje nam x, a po prawej minus 4 przez minus 1 to jest po prostu 4 i to jest nasz wynik. Następny przykład poproszę. Cóż tu zrobimy najpierw? No, tak jak już tu argumentowałem, pozbędziemy się tego, co nam tutaj konstruuje ułamek, czyli mianownika. Mnożąc przez ten mianownik, żeby się skrócił. Czyli mnożymy obie strony przez 2. Proszę uprzejmie, mnożymy. X minus 1, 2 w mianowniku, a tu 2 razy x. Dwójka się skraca i zostaje nam po lewej x minus 1, no a po prawej 2x. Co teraz zrobimy? Gdzie jest więcej x-ów? Po prawej stronie, więc tego x-a się pozbędziemy z lewej. Odejmując x-a od obu stron. No to odejmujemy. Odejmuję od lewej, odejmuję od prawej. Tu x-y się zniosły, zostało minus 1, a po prawej 2x odjąć 1x. To jest po prostu x i patrz, rozwiązanie gotowe. Kolejny przykład. Ha, co tu zrobimy? Nie przerażamy się tym. Robimy tak samo jak przed chwilą. Zobacz, wrócę tu na chwilę. Tu też pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to usunąłem ten element, który był pod kreską. Tu robię to samo. Też pozbywam się tego elementu, który jest pod kreską. Co z tego, że to jest x? Mnożę obie strony przez x. Bez paniki. Mnożę lewą stronę. I mnożę prawą stronę. X-y się skróciły, zostało nam tylko to, co nad kreską. A po prawej stronie 1 razy x to jest x. I patrz, już jest przyjaźnie, prawda? Już nie jest tak strasznie. Co teraz zrobimy? No zastanawiamy się, po której stronie mają x-y zostać, ponieważ po lewej jest ich więcej, no to będę się pozbywał tego x-a z prawej strony. W jaki sposób? Odejmując x-a od obu stron. No to odejmuję od lewej, odejmuję i od prawej. Od lewej 2x minus x to zostaje nam 1x, trójeczka zostaje, no a x minus x to jest 0. Ładnie? Ładnie. Teraz się muszę tylko pozbyć tej trójki, odejmując trójkę od obu stron. No to odejmuję od lewej. No napiszę to, to co prawda głupio wygląda dla niektórych, ale napiszemy 0 minus 3, żeby być poprawnym. Po lewej zniosło się, został x, a po prawej 0 minus 3 to jest po prostu minus 3. Wynik gotów. Widzisz, nie ma się co przerażać, tylko trzeba po prostu standardową procedurę stosować. Pozbywam się tego w ten sposób, czyli pozbywam się mianownika, czyli tego, co pod kreską, mnożąc przez ten element, a że to x, no to i tak się go pozbyliśmy. Ciach, 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 ciach i poszedł. Kolejny przykład. Czego się tu pozbędziemy? No już każdy wie. Najpierw się pozbędziemy tej trójki, bo ona jest wredna, bo jest pod kreską. Mnożymy przez trójkę obie strony. No to lewa strona. I prawa strona. Proszę bardzo, wykonamy to mnożenie. 3 razy x minus 2 to mamy 3x. 3 razy minus 2 to jest minus 6. Tu się skróciło, został x. X-y po obu stronach. Gdzie przerzucimy x-a? Z prawa na lewo czy z lewa na prawo? No, z prawa na lewo oczywiście, bo tu jest więcej x-ów. A więc pozbywamy się, mówiąc krótko, tego x-a po prawej stronie. Odejmując go od obu stron. Odejmuję od lewej, odejmuję od prawej. 3x odjąć 1x to jest 2x, oczywiście minus 6 pozostaje, a x minus x to jest 0. Teraz pozbędę się tej szóstki, dodając 6 do obu stron.
Dodaję do lewej, dodaję do prawej. Po lewej tu się szóstki zniosły, zostało 2x, a po prawej 0 plus 6 to jest po prostu 6. Czego się teraz pozbędę? Tego mnożenia przez 2. Co robiąc? Dzieląc obie strony, tu tak napiszę, już mi się miejsce kończy, dzieląc obie strony przez 2. No to dzielę, o tu to będę wpisywał. 2x przez 2, a tutaj 6 przez 2. Dwójki się skracają, zostaje x, 6 podzielić na 2, no ileż to będzie 6 podzielić na 2? No oczywiście 3 i to jest nasz wynik. I został nam jeszcze jeden przykład na do widzenia. Popatrzmy, co tu jest. Nic groźnego, mówiąc szczerze. Najpierw decyzja, gdzie x-y mają się znaleźć. Po której to stronie? No, szanowna strono, nie szalej mi. No, po prawej stronie. Przerzucimy sobie x-y na prawą stronę. Czyli do obu stron dodamy 3x. Dodajmy. Siosiosio. 3x dodajemy. Do lewej strony dodajemy 3x. I do prawej strony dodajemy 3x. Po lewej się zniosły, została dziesiątka, a po prawej minus 5 plus 3 to jest minus 2x. Czegoż się teraz pozbędziemy? No tego mnożenia przez minus 2. Dzieląc obie strony przez minus 2. Dzielmy lewą stronę przez minus 2 i prawą stronę przez minus 2. 10 podzieli przez minus 2 to jest minus 5. Tu się minus dwójki skróciły, zostało nam x i to jest już gotowe rozwiązanie i koniec tego zestawu zadań.